Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z serii Podstawy Elektroniki. A w dzisiejszym filmie będę opowiadał o cewkach, czyli o fundamentalnym w elektronice elemencie. Cewki są różne, mogą być takie na takim rdzeniu toroidalnym, o takie na rdzeniu prostokątnym. To jest akurat transformator, jakby miał jedno ozwojenie to byłby cewką. Są też cewki takie na takich rdzeniach. O takie zawinięte w koszulkę termokurczliwą. Takie, które przypominają rezystory. No i oczywiście cewki powietrzne bez rdzenia. Jest wiele rodzajów cewek powietrznych, mogą być takie, mogą być też cewki płaskie. I teraz, do czego służą cewki? No, cewki mają wiele zastosowań, m.in. układy rezonansowe, przetwornice napięcia, różne tam, na przykład, jeśli chodzi o cewki powietrzne, to nadajniki radiowe, kuchenki indukcyjne, układy korekcji współczynnika mocy i wiele, wiele innych. Naprawdę można to bardzo długo wymieniać zastosowania cewek. Mogą też służyć do wygładzania napięcia, jako filtr sieciowy w zasilaczu. Naprawdę zastosowań jest wiele. Jednostką, jeśli chodzi o cewki, jest henr. Indukcyjność cewek podaje się w henrach. Henry oznaczamy dużą literą H, dużą literą H a indukcyjność oznaczamy literą L, duże L. No i co to jest ta jednostka, ten jeden henr? No jeden henr to jest taka jednostka, że na przykład cewka o indukcyjności jednego henra to taka cewka, że jeśli płynie przez nią jakiś prąd i będziemy płynnie przez jedną sekundę zmieniać ten prąd o 1 amper, to wytworzy ona napięcie samoindukcji 1V. To jest cewka o indukcyjności jednego henra. Jeśli chodzi o wzory dotyczące cewek, to są one bardzo skomplikowane, nie będę ich podawał, bo po pierwsze, sam ich dokładnie nie znam, a po drugie, w domowych warunkach nie da się podstawić wszystkich elementów potrzebnych do wzoru. No na przykład, skąd mam wiedzieć, jaka przenikalność magnetyczna jest tego rdzenia tutaj w tej cewce? No nie da się tego zmierzyć, więc. Wzorów nie będę podawał, bo nie jestem pewien do końca tych wzorów, czy je dobrze znam, czy nie. Najważniejsze jest to, żeby znać indukcyjność cewki. Na cewce może być ona podana, a akurat ta cewka jest przerobiona, to jest tylko rdzeń z napisem 221. I o co tutaj chodzi? Indukcyjność podaje się w mikrohenrach, 221. To jest 22 razy 10 do pierwszej, albo 22 1, 0, czyli w tym przypadku 220 mikrohenrów miała ta cewka. Pierwotnie. Przed jej tutaj zamianą na inną na tym rdzeniu. No, takiej cewki nie da się zmierzyć. W sensie nie da się odczytać indukcyjności. Można ją zmierzyć, wkładając ją do wielofunkcyjnego testera. Włożę ją tutaj sobie. I zobaczymy, co tester powie. Mówi, że ma 91 mHz. 910 mikrohenrów. I mówi też o rezystancji cewki. Teraz bardzo ważna rzecz. Cewka dla prądu stałego jest po prostu rezystorem. Zachowuje się jak rezystor dla prądu stałego. Po prostu ten tutaj drut nawinięty na cewce jest rezystorem. A dla prądu zmiennego cewka powoduje przesunięcie w fazie. To znaczy, że napięcie wyprzedza prąd w przypadku cewek. Czyli jakby to sobie narysować na jakimś wykresie, to będzie wyglądało tak. Narysujmy sobie napięcie, jakąś sinusoidę. To jest napięcie, które wyprzedza prąd. Skoro wyprzedza, to prąd będzie zawsze za napięciem. Akurat tutaj to mi się pomyliło. Skoro prąd, a raczej napięcie będzie wyprzedzać prąd, to tu jest napięcie. To jest napięcie, a to jest prąd. Jakbym to robił na odwrót, to, to byłby wykres dla kondensatora w którego przypadku to prąd wyprzedza napięcie. Aczkolwiek cewka powoduje przesunięcie w fazie, a żeby to przesunięcie zredukować, na przykład w przypadku zasilaczy transformatorowych, dodaje się do cewki kondensator, który po prostu cewka przesuwa w jedną stronę, kondensator w drugą i to się redukuje. Bo inaczej bez kondensatora cewka pobierałaby dużą moc bierną, transformatory pobierają dużą moc bierną, co znaczy ta moc nie jest tak jakby pobierana, tylko ten prąd płynie sobie raz w jedną, raz w drugą stronę i z powodu tego, że kabel mają swoją pewną rezystancję, a jest przepływ prądu, to to powoduje straty mocy, ciepło się wydziela. Aczkolwiek nasz licznik tego nie liczy, nie płacimy za moc bierną, tylko fabryki za to płacą. Bo one bardzo dużą moc bierną pobierają. Aczkolwiek, żeby ją zredukować, zawsze dodaje się do cewek kondensatora, a do kondensatorów cewki. Są też oczywiście różne inne elektroniczne układy poprawy współczynnika mocy. No i cewka, w przeciwieństwie do kondensatora, można powiedzieć, że cewka jest przeciwieństwem kondensatora, bo kondensator dla prądu stałego tego prądu nie przewodzi, a dla prądu zmiennego jest tak jakby rezystorem zależnym od częstotliwości, no a cewka jest na odwrót. Dla prądu stałego jest rezystorem, a dla prądu zmiennego jest właśnie rezystorem o zmiennej rezystancji w zależności od częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym wyższa jest ta reaktancja cewki, tym większa jest ta rezystancja zależna od częstotliwości. No i wiedząc to, może niektórzy zauważyli, że można sobie robić filtry dolno-górno-środkowo-przepustowe z cewki kondensatora lub rezystora i kondensatora. O tym powiem w następnym odcinku z podstaw elektroniki. To wróćmy do odczytywania wartości cewki i spróbujmy ją odczytać z tej oto małej cewki, która przypomina rezystor. No i jak to zrobić? Tutaj widać, są na niej różne paski, tak jak na rezystorze. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Aczkolwiek tutaj ten pasek na końcu jest, widać, jest większa przerwa pomiędzy trzema a tym, niż pomiędzy tymi tutaj trzema paskami. I jak to się odczytuje? Kod paskowy, jeśli chodzi o kolory, jest taki sam jak dla rezystorów. Jeżeli ktoś tego kodu nie zna, polecam obejrzeć sobie pierwszy odcinek z serii podstawy elektroniki o rezystorach. Tam objaśniam ten kod paskowy. No i tutaj jest zielony, niebieski, czyli 56. I to jest chyba, nie wiem, czerwony, wygląda mi na czerwony. Czyli analogicznie do kodu paskowego resistorów, razy 10 do drugiej. 56 razy 10 do drugiej, czyli 5600. Skoro podajemy w mikrohenrach, to to będzie 5,6 milihenra. Ta cewka powinna mieć. Zobaczmy. Oczywiście tester nie jest wiarygodnym miernikiem indukcyjności. Do tego najlepiej sobie kupić jakiś Specjalistyczny miernik. Tester nie podaje indukcyjności dokładnie. Chyba musiałem się pomylić, no bo podaje tutaj pół milihenra, czyli 10 razy mniej. To nie był mój błąd w obliczeniach, tylko błąd w odczycie tych pasków tutaj. To jest jednak pasek brązowy. A nie czerwony, mimo że wygląda jak czerwony, może po prostu już trochę wyblakł, aczkolwiek jak widać, odczytałem dobrze, tylko pomyliłem paski, kolory na paskach. A ten ostatni tutaj pasek, ten srebrny, to jest pasek tolerancji, czyli jak może się zmieniać indukcyjność tej cewki, w jakim stopniu może odbiegać od tej podanej na obudowie. I teraz może spróbuję wytłumaczyć, w jaki sposób działa cewka. Tak najbardziej łopatologicznie, jak się da. Otóż cewka gromadzi jakiś, jakiś ładunek, jakąś energię w postaci pola magnetycznego, a później zamienia z powrotem to pole magnetyczne na jakąś energię elektryczną. I tak mniej więcej działają cewki. Jak podłączymy ją na chwilę do akumulatora? Oczywiście na chwilę, żeby nam się cewka tutaj nie przegrzała, nie spaliła, a później puścimy to zaobserwujemy iskra. No i to jest właśnie ta ta energia, to napięcie, które powstało z powodu tego, że było tutaj zgromadzone w rdzeniu pole magnetyczne. Oczywiście należy pamiętać, że jak podłączymy cewkę na zbyt długo, tak właściwie to ona zawsze się nasyci, bo ten czas jej nasycania się jest tak mały, że my nie zdążymy odłączyć jej po podłączeniu ręcznym. Dlatego w tym celu stosuje się różne układy przełączające, na przykład w przetwornicach. Jeśli chodzi o nasycenie, to to jest po prostu wtedy, kiedy cewka już cały rdzeń, tak powiem, zapełniła już polem magnetycznym. I już więcej tam tego nie zmieści, więc zaczyna po prostu. Jedyne co wtedy ogranicza prąd to jest rezystancja przewodu na cewce nawiniętego. Może pokażę to działanie na, na jakimś prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy tutaj podłączone 12V. Tutaj jest cewka. No właśnie. Może zacznę wreszcie pokazywać te symbole elementów w tych odcinkach o podstawach elektroniki, bo robię wszystko, tylko tego nie robię. Myślę, że warto jest pokazać symbol na schematach tych elementów, o których mówię. Więc tak akurat wygląda symbol cewki. Cewki bez rdzenia. Cewki z rdzeniem, o tak. To jest cewka z rdzeniem, takie dwie kreski nad nią. To jeszcze dopowiem do tych odcinków poprzednich o kondensatorach i o rezystorach. Kondensatory niespolaryzowane oznaczamy o tak. A spolaryzowane o tak. Plusa zaznaczamy. Na obudowie jest zaznaczony minus, na schematach zaznaczamy plusa. Rezystory o tak. Dobra, wracamy do tego naszego przykładu. No i dajmy na to, że tutaj jest jakiś przycisk. I jak przycisk wciśniemy, zamykamy odwrót przez cewkę. Gromadzi się w niej energia w postaci pola magnetycznego. Wtedy tutaj mamy plus, tutaj mamy minus. A jak przecież puszczamy, to cewka dalej próbuje utrzymać przepływ prądu, więc to się zmienia. Tutaj jest plus, a tu wtedy jest minus, czyli to napięcie tutaj jest większe od 12 V, czyli tak jakby zbudowaliśmy przetwornicę podwyższającą napięcie i będzie tu krótka szpilka wysokiego napięcia. Jakby tutaj dać jakąś mosfeta, tutaj diodę i kondensator, jeszcze jakieś sprzężenie zwrotne, to to jest najprostszy układ przetwornicy podwyższającej napięcie. I tak działają cewki. No i to tyle w temacie cewek. Jeśli odcinek się spodobał, dajcie łapę w górę. Żeby nie przegapić najnowszych filmów, subskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.